Robert Lipiński, Maciej Gostomski, witamy Was serdecznie w nowym programie. Widzimy się dziś w MySquashu przy ulicy Góreckiej. Za chwilę podejmiemy wyzwanie i zmierzymy się właśnie tutaj na tym korcie. Maćku, grałeś kiedykolwiek w squasha? Nie, ja osobiście nigdy nie grałem i dla mnie to jest nowe wyzwanie, tak zobaczymy, co z tego wyniknie. Generalnie lubię wszystkie takie sporty, także dla mnie to jest coś, no, przyjemność przede wszystkim. Tak? No tak, wiem, że wy niewiele rzeczy możecie tak naprawdę robić poza piłką nożną, bo raczej te sporty są kontuzjogenne. Kiedyś rozmawialiśmy a propos triatlonu, że marzy ci się gdzieś tam start, ale to raczej nie wchodzi w grę. Co jeszcze macie zabronione? No tak, zgadza się. No, wszystkie sporty stricte ekstremalne, typu jazda na nartach, na desce, chociażby jazda motorem, czy jakieś takie inne ekstremalne sporty, gdzie o kontuzję nie trudno i to trzeba się z tym liczyć. Wiadomo, główną moją pracą, moim sportem jest piłka nożna i muszę poza boiskiem robić też jakby piłkarzem w 100% i te wszystkie rzeczy po prostu muszę unikać. Wydaje mi się, że ten squash nie jest kontuzjogenny, tak mi się wydaje, że to jest normalna rzecz, także w tenisa też możemy pograć. Ja osobiście, no, mówisz o tym triathlonie, to jest moje jakieś tam, nie wiem, moje może marzenie, żeby takie coś zrobić, bo to trzeba być naprawdę przygotowanym do tego. Na razie no, nie mam na to czasu, nie mam na to możliwości, także daję sobie z tym spokój, ale kto wie, zobaczymy, jak zakończy się moja przygoda z piłką. To jeszcze będę może miał tyle pary w nogach, żeby takie coś odbyć i zrobić jakiś może dobry wynik w przyszłości, zobaczymy. No tak, ja spytam Cię jeszcze o to, jak się relaksujesz w takim razie po treningach. Zostawiamy piłkę nożną. Skoro nie możecie uprawiać tych ekstremalnych sportów, to masz czas, żeby odpoczywać przez sport, czy raczej odpoczywasz, nie wiem, regenerujesz się w domu przez sen, nie wiem, słuchasz muzyki. Jak Ty spędzasz ten wolny czas? No różnie. Staram się urozmaicać swój, nie wiem, pobyt poza treningiem. Aktualnie ciężko trenujemy, więc każdą możliwą chwilę spędzam w domu, albo po prostu śpię, albo po prostu odpoczywam na kanapie, bo to jest bardzo ważne, żeby się zregenerować do następnego treningu. Jeżeli jesteśmy normalnie w sezonie, mamy jeden trening dziennie, tego czasu jest naprawdę dużo, więc no, ja robię różne rzeczy, wychodzę na spacer z psem, czy oglądamy serial z moją dziewczyną, no, różne rzeczy. Generalnie staram się nie robić żadnych dodatkowych sportów. Czasami zdarzy się, że gdzieś pójdę na rower, albo czasami pójdę pobiegać do lasku i z tym nie mam problemu, aczkolwiek, no mówię, jakoś nie mam dodatkowych zajęć, bo też nie możemy ich mieć. Jest trening profesjonalny u nas w klubie, więc musimy go przestrzegać. Nie możemy robić na górkę sobie więcej czy mniej. Niestety to jest wszystko pilnowane, więc nawet nie próbuję nic innego robić. Czasami po prostu pójdę sobie na siłownię, a to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko, raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie dodatkowo sobie coś porobić. Ale to jest tyle, więc skupiam się głównie gdzieś na regeneracji i na pobycie w domu. Spytam Cię tak, bo Ty dysponujesz doskonałymi warunkami fizycznymi, 1,96 m wzrostu, jak się nie mylę, więc czy Ty nie myślałeś na początku, jeszcze zanim zacząłeś przygodę z piłką, o jakiejś innej dyscyplinie, nie wiem, siatkówka, koszykówka, gdzie ten wzrost rzeczywiście dodaje gdzieś tam jakieś dodatkowe plusy? Szczerze? Ja nie myślałem w ogóle, że będę grał w kiedykolwiek w piłkę. Nie planowałem od dziecka, nie miałem jakoś takiego zapału, żeby w wieku 8-9 lat, żeby wiedziałem, że to będzie piłka, akurat piłka nożna. Ja pochodzę z Kartusos, mała miejscowość i tam, szczerze, no, nie było za bardzo możliwości, żeby robić jakiś inny sport niż piłka nożna, tak? Oczywiście w szkole podstawowej czy w gimnazjum, no, łapałem się wszystkich sportów. Siatkówka, koszykówka, ręczna, no, generalnie z każdym sportem, no, nie miałem żadnych problemów, bo zawsze byłem fizycznie mocny, silny i sprawny, więc nie miałem z tym problemu i jakoś tak wyszło, no bo piłka nożna to jest jednak bardzo popularny sport w naszym kraju i no, tutaj widziałem największy mój rozwój, możliwość gry, no i jakoś tak krok w kroczku i wyszło. Grałem w piłkę, aczkolwiek teraz już się nie zastanawiam. Wydaje mi się, gdybym grał w kosza czy w siatkówkę, wydaje mi się, że też mógłbym daleko zajść, ale na tym się skupiam, aczkolwiek lubię grać w koszykówkę, lubię grać w siatkówkę i jak nadarzy się okazja, a przeważnie taka okazja się nadarza w zimę, kiedy mamy praktycznie 3 tygodnie wolnego i wtedy sporty, które są wewnątrz, czyli jak siatkówka, koszykówka, są bardzo popularne i no i też mam moich znajomych, u mnie w rodzinnym mieście, gdzie czasami można sobie wyjść, po prostu pograć w ramach
no, nudów, tak? Albo przygotowania nawet do nowej rundy, żeby się poruszać, po prostu nie stać, nie siedzieć w domu. Także no, jak najbardziej, dla mnie to jest bardzo fajna rzecz. No i poza tym też lubię prowadzić inne sporty, żeby złapać ten głód do piłki. No, cały czas bym kopał piłkę i gdzieś jeszcze poza piłką kopał piłkę, to nie. Z tego byłoby za dużo, więc ja generalnie nawet nie gram w FIFA na playu. Po prostu mam za dużo tej piłki. To, co jest w klubie, to mi wystarczy i przynajmniej. Dlatego tak jak dziś spotykamy się na squashu, dla ciebie też jest nowe wyzwanie na pewno. A powiedz tak, no każdy sportowiec lubi wygrywać, nikt nie lubi przegrywać, to jest oczywiste. Jak przyjeżdżałeś tutaj z takim nastawieniem, a kurde, skopię lipę i tutaj nie będzie dwóch zdań, pokażę kto tu rządzi. Było trochę tak, czy nie jest takie nastawienie, że czy raczej przyjeżdżę, pobawię się, a w trakcie gry zobaczymy, co z tego wyjdzie? Zależy, no wiadomo, wydaje mi się, że nikt nie lubi przegrywać. No nie, akurat nie miałem tego zamiaru, żeby tu przyjechać i zgrywać kozaka, no bo jak dobrze wiemy, no nigdy w to nie grałem, więc też ja, nie będę... Ja też jestem amatorem, dokładnie. Też się przyznaję. Także no nie, no generalnie przyjechać mi się pobawić, tak, pograć, ja lubię ruch, że tak powiem, lubię się pozytywnie spocić, także dla mnie to nie jest żaden problem. A przy okazji można by coś wygrać, możemy zrobić jakiś mały zakładzik. Mały zakład, o co w takim razie? Nie wiem, o co, u nas generalnie w szatni gramy zawsze o czekoladę, więc... O Milka, ale z orzechami. Milka, dobra. Dobra, zakład jest przyjęty, w takim razie, drodzy Państwo, za moment my wchodzimy z Maćkiem na kort. Pomoże nam Damian Maliński, właściciel MySquasha, gdzie właśnie się znajdujemy. Kilka zasad, kilka prostych odbić, no i już rozpoczniemy grę. Jak dobrze pamiętam, chyba do 5 setów się gra, do 11 punktów, więc chyba damy radę spokojnie, a później zobaczymy, kto wygrał i kto będzie stawiał Milkę. Przy następnej okazji. Zaczynamy. Jesteśmy już na korcie, z nami Damian Maliński. Witam Cię, Damianie, czyli właściciel klubu MySquash przy ulicy Góreckiej w Poznaniu. Czyli czas na kilka podstawowych zasad, o czym musimy wiedzieć, zanim rozpoczniemy nasz pojedynek o Milka. Dobrze. Mało czasu, ale wbrew pozorom squash nie jest skomplikowaną grą. Także bardzo się cieszę, że będziemy mogli wypróbować to na Macieju. Czy da się kogoś 5 minut nauczyć grać w squasha? Pierwsza główna zasada to gramy w ścianę frontową. To jest główna ściana kortu, ta za nami z linią serwisową na środku. Tak trzeba w nią grać, żeby drugi nie odebrał piłki. Możemy używać ścian bocznych na tym korcie, tylko po to, żeby zmylić przeciwnika albo czasami siebie uratować przed jakąś trudną sytuacją, aczkolwiek piłka, która nie doleci do ściany frontowej, jest niezaliczona. Ściana frontowa, może ja podejdę i pokażę, składa się z blachy, powyżej której musimy grać. Tutaj jest linia, która jest autem. Wszystkie linie w squashu są autami, także to jest linia autowa. Jeżeli w nią piłka trafi, to jest punkt dla przeciwnika. Już nie mówiąc o tym, co się stanie, jak trafi poniżej, czyli jest punkt zawsze, tak jak siatka w tenisie. To jest taka nasza niskopienna siatka tenisowa. To jest linia serwisowa. Linia serwisowa służy tylko do jednego, do zagrania serwisu nad nią. Ona też jest autem. Jak ktoś w nią trafi, traci punkt i serwis. Czyli gramy wszędzie powyżej, ale tylko serwisy. I na górze mamy linię górną, powyżej której nie wolno nam grać. To znaczy piłka, jeżeli jakoś podniesie się do góry i przeleci, nie dotykając niczego, jest zaliczona. Musi zostać jednak w korcie. Wszystko dotknięte powyżej jest autem. To jest główna zasada, jeżeli chodzi o same linie na korcie, tak? Do serwisowych linii, żeby zaserwować, będziemy musieli jeszcze używać tych kwadracików. Osoba serwująca wchodzi do tego kwadracika, podciąga majtki i serwuje nad linią serwisową, tak, żeby piłka wpadła do tej ćwiartki kortu, jak gdyby na drugą stronę po przekątnej. I to jest serwis. I od tego momentu zaczyna się dopiero gra. To nie jest, że się zaserwował i kończy, tylko teraz się zaczyna chaos, który musimy poukładać. Będziemy tak grali na zmianę obydwoje, żebym w końcu do którejś z twoich piłek nie dobiegł. Oczywiście, jeżeli wypadną gdzieś na aut, no to będzie punkt dla mnie, jeżeli zagrasz za nisko, czy piłka dwa razy skozuje, to tak jak w tenisie, drugi kozioł, koniec akcji, dziękujemy. Tak? Dwie bardzo ważne zasady, o których chciałeś też powiedzieć, zanim rozpoczniemy grę, czyli moment, którym możemy my sobie przeszkodzić, albo mam nadzieję, że krzywdy sobie nie zrobimy i tego będziemy dzisiaj raczej unikać, aby Maćkowi no nic się nie stało, aby na treningi mógł wrócić, bo raczej trener Skorża i szczególnie Andrzej Krzyształowicz mogliby nam delikatnie mówiąc krzywdy. Ja obiecuję, że Maciek wróci cały, bo skórz należy do
jednych z najbezpieczniejszych gier, paradoksalnie, bo to tak wygląda, jakbyśmy się tutaj cały czas mogli tylko pozabijać, a nie. Jest to bardzo bezpieczna gra. Są jednak dwie sytuacje, które powodują dużo pytań od naszych klientów, czy ludzi, którzy chcą zacząć grać, a nie wiedzą, co z tym zrobić. A mianowicie to, że biegnąc do piłek, często możemy na siebie wpaść. Wracający od piłki zawodnik na środek boiska zderza się z biegnącym do piłki swoim przeciwnikiem. I co wtedy? I wtedy jest tak zwana sytuacja letowa, let me go, albo let me play, daj mi dojść do piłki. Czyli ten, który się zahacza o swojego przeciwnika, prosi sędziego o powtórkę. Daj mi, bo ja bym chciał dojść, musi pokazać, że oczywiście idzie, nie można pokazywać komuś, przepraszam, ja bym tam doszedł, to nie wystarczy. To po prostu się zabiera kogoś ze sobą, przepycha i pokazuje sędziemu, nie mogę iść. I wtedy mamy let, czyli powtórkę sytuacji. Ta sama osoba z tej samej strony po prostu serwuje tak, jakby się nic nie stało. Nie ustalamy winnych, nie musimy sobie nic powiedzieć tak naprawdę, bo to... I udowadniać. Znaczy, z dziewczynami jest zawsze kłopot, bo one lubią tak dojść do tego, która stała na linii rzeczywiście tego. Nie ustalamy tego, po prostu sobie... Dlatego to jest też sport dżentelmenów. Tak naprawdę my wiemy, okej, nic się nie stało, gramy dalej, czyli zaczynamy od początku tą samą akcję. Nikomu nie zależy na tym, żeby blokować komuś dojście do piłki, no bo wtedy nie możemy rozegrać akcji, tak? Jest jeszcze jedna sytuacja właśnie, o której mówił Robert, ta stroke'owa, stroke, czyli zator. Jeżeli ktoś podczas gdy chce uderzyć w piłkę, nie będę już biegł, będę w nią uderzał, stoi dokładnie w moim zamachu, tak, nie mogę uderzyć, to ja przestaję grać, piłka przelatuje i pokazuję sędziemu przeciwnika, który mi zasłania moje własne uderzenie, tak? To znaczy, że ja już mogłem grać, ale no, nie będę mu przecież robił krzywdę, bo to jednak zdrowie partnera jest dla nas cenniejsze niż ten punkt, ale wtedy sędzia pokazuje pięść, to znaczy stroke, punkt dla mnie za to, że nie grałem. Maciek ma całe plecy, czy tam nerki, czy tam łydki i trener jest też zadowolony, że ma zawodnika całego, a ja mam punkt. I wtedy kontynuujemy normalnie grę, nowy serwis, nowy ten, tak? Strołki, lety to są takie rzeczy, które zobaczycie Państwo, jak chwilę się pogra. Dobra, do ilu gramy zwycięskich setów? Do 11 i do 3 wygranych setów, czyli w najgorszym wypadku 5 setów, 50 minut. Myślę, że u nas to szybciej pójdzie. Maciek, jeszcze jakieś pytania? Nie, zacznijmy grę. No to zaczynamy w takim razie. Dziękujemy Damianowi, my już walczymy. Także podstawowymi rozgrzewkami to jest po prostu porozciąganie sobie tyłów nóg, tak? Na tych przysiadach, żeby sobie nic nie zrobić w tył, tak? Bo to z tego. Oczywiście kilka wymachów rąk, tak? I bardzo fajne ćwiczenie, które nie wiem, czy często robicie, bo wy nie macie gdzie, ale jak się zaprzecie o ścianę, zobacz w ten sposób, to sobie łydkę można rozciągnąć i to tak naprawdę na zimnych mięśniach zupełnie wystarczy. Po prostu zaczynamy powoli, nie ma się co tutaj wielce angażować zbytnio emocjonalnie. Mam nadzieję, że te informacje wystarczą. Na razie to jest tylko taki chaos, który jest do poukładania. W sensie na treningach trenujemy tylko to, jak grać przy ścianach, jak rzeczywiście reagować na przeciwnika, żeby go czytać. Trochę jak bramkarz, trzeba wiedzieć po prostu, co się stanie, zanim się stanie, bo jak już się będzie działo, to jest za późno. Oczy dookoła głowy. Dokładnie. Także mam nadzieję, że się będzie podobało i powodzenia z Robertem. Dziękuję bardzo. Liczę na wygraną. Dziękuję.
Udało się Maćka pokonać 3-0. No Maciek, w takim razie zakład wygrany. Umawiamy się na kolejne wyzwanie? No jak najbardziej. No, dzisiaj przegrałem, ale spokojnie, tu się jeszcze spotkamy, także poćwiczę trochę i będzie lepiej. No ja proponuję, żebyśmy się spotkali w nowym miejscu. W czym ja się czuję mocny, także kolejne wyzwanie to będą go-karty. I w tym razem wygram moją Milkę. Super. W takim razie dzięki Ci bardzo za ten mecz, ale chyba warto było się spotkać. Coś innego i widać, że obydwoje trochę się zgrzaliśmy. Szczerze to myślałem, że to jest znacznie łatwiejsze, jak się to gdzieś tam ogląda, albo się o tym słyszy, ale jak się już jest w małym korcie, tutaj to jest naprawdę ciężko. Także szczególnie dla mnie, jak mam prawie 2 metry i poruszać się tak tutaj jest bardzo ciężko. Aczkolwiek, mówię, kwestia treningu na pewno. Dzięki Ci bardzo jeszcze raz za wizytę tutaj. Przypominam, byliśmy w MySquashu, polecamy ten klub. Jeśli chcecie pograć i zgrzać się trochę tak jak my i potrenować, to właśnie tutaj jest najlepsze miejsce. No ja spotykam się w takim razie przy kolejnym wyzwaniu z Maćkiem Gostomskim. No i do zobaczenia, na razie.